Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Kochani, dzisiaj przychodzę Wam trochę pokazać to, co za mną. Nie korzystam z żadnych lamp prawdziwych, może tak. Tu mam jedyną naturalną lampę, żeby się Wam światło nie odbijało. Coś tam zobaczycie. To jest moje narzędzie pracy. To nie jest wystawka marketingowa. Jakie zobaczycie w przytłaczającej większości kadrów z różnych miejsc w internecie. Tak, niestety. Także... Stąd może trochę pewna niekonsekwencja, może trochę bałaganu, bo tam rzeczywiście dawno już nie porządkowałam. Gdzieś z tej strony mam takie regały do pracy tymczasowej, ale starałam się, żeby to było alfabetycznie. Czyli tam A, B, C, D na dół i tak po kolei od góry. Także zgaduj, zgadula dla Was. A ja przychodzę z pytaniem od widza. Także i zapraszam, tu szczerze do dyskusji zapraszam, bo myślę, że to będzie pomocne dla osoby, która napisała komentarz. Nie pamiętam, jak się ta osoba nazywała, bo teraz tak, YouTube zmienił coś tam w tych funkcjach odnośnie tej widoczności, kto do nas pisze. Więc napisałam sobie user coś tam, bo było user i tam jakiś numer. Z dużą przyjemnością słucham pani pogadanek o perfumach. Tak by the way powiem, że każdy twórca YouTube'owy dostaje takie poradniki z YouTube'a, także generalnie jak... temat Was interesuje, to słuchajcie tych pogadanek, nie tego, co tam ktoś do Was pisze w komentarzach, kto Wam coś doradza, bo mogą Was po prostu w błąd wprowadzać. I moim zdaniem często to robią ci gdzieś tam piszący w komentarzach, ale YouTube podsyła taki samouczek, to regularnie, albo w formie filmu, w formie jakiejś takiej artykułu większego i jest powiedziane, róbcie filmy małym wysiłkiem. Także stąd pogadanki, będzie ich więcej. Mam nadzieję, że to nie był jakiś pszczyczek, bo tego coś jest. No, to się zdarza, albo inaczej. Myślę, że jak kanał rośnie, to zaczyna się też taka jakaś. No, taka jakby trudniejsza sytuacja wokół autora, no po prostu. Także dużo komentarzy ma takie drugie dno, ale myślę, że to nie. Chętnie posłuchałabym też o sposobach ich aplikacji. Nie wiem, czy był poruszany już ten temat, a więc jak nanosimy perfumy. Na ciało, włosy, ubranie, kropelkę na ucho, czy obfite kilka psiknięć. Oczywiście inaczej perfumy, inaczej mgiełki zapachowe. Czy warto natłuszczać skórę przed aplikacją? Przyznaję, że mam pewien problem z mieszaniem się zapachów na ubraniach na przykład. Na szaliku potrafi utrzymać się ładnych parę dni. Jeśli dopsikam inne perfumy, efekt może być trudny do przewidzenia. Ładnie napisany komentarz z dużą dbałością o interpunkcję. Podziwiam. No, to też czasem jest takie motywujące do tego, żeby o tym nie zapominać, bo mi się zdarza. Kochani, coś mi się tam w tych okularach odbija, także już idę z tematem. No tu częściowo w tym pytaniu, w tym komentarzu jest odpowiedź, że inaczej używamy perfum. I zwróćcie uwagę, jak wieloznacznym słowem jest słowo perfumy. Jeszcze do tego przypomnę, że jest to liczba mnoga. A szczególnie, także nie powiem Wam tej wadliwej formy pojedynczej, czasem żeńskiej, czasem męskiej, chociaż Mickiewicz pisał, że Telimena pokrapia Zosię wyborną perfumą. Ale na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie liczba mnoga, tak jak drzwi, spodnie, nożyczki. I nie mówimy, jeżeli używamy, mamy... dwa takie produkty, to mówimy dwoje perfum, troje perfum. Już przy takich większych liczbach to nawet ja się gubię, ale sądzę, że te niepoprawne formy 3, 4 i tu to nasze słowo, one wejdą do użycia, bo język żyje, język się zmienia i niepoprawne formy stają się z czasem niestety poprawne. Na jakimś etapie stają się akceptowalne, a potem poprawne. Słuchajcie, ja w ogóle muszę się inaczej w kadrze ustawić. Dobrze. Chyba, że później znowu się przesunę, żeby Wam tu pokazać więcej. Także tak, na dole książki i tak dalej. Także tak, perfumy inaczej, mgiełki inaczej. Właśnie żyjemy w czasach, gdzie tych mgiełek perfumowych jest bardzo dużo. To już widać po ilości, zobaczcie. Mgiełka, stary flakon, prawda? To jest ilość 150 ml, pewnie 200. No to mgiełki są do tego, żeby, jak to mówią moi widzowie, robić sobie ten helikopter prysznica perfumowy, bo one nie utrzymują się długo. Przy okazji dodam i będę tą tezę, bo myślałam oczywiście przed każdym filmem, staram się jakoś sobie temat poukładać w głowie.
I myślałam o tej trwałości perfum. Dla mnie trwałość perfum to nie jest atut. Dla mnie trwałe perfumy to jest problem, bo ja ich testuję dużo, ale zawsze mi przeszkadzało to, że perfumy są zbyt trwałe. Lepiej do psikadzi, niż potem nie móc tego zmyć albo wręcz doprać. Chyba, że się trafi na te jedne, jedyne, to wtedy rzeczywiście chciałoby się czegoś trwalszego, ale naprawdę świat perfum nam wychodzi naprzeciw i te wszystkie eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, one będą coraz słabsze, natomiast pojawiają się co? Ekstrakty i perfumy. I teraz Wam pokażę perfumy na przykładzie Coco Mademoiselle. Więc te to rzeczywiście nanosi się na łóżko. Była taka kiedyś kolekcja Cambon się nazywała. Także tak, Coco Mademoiselle. Tak wygląda, to dostałam tester. Także tak, woda perfumowana i zobaczcie, no ale tak, to jest tester. I tego możemy używać szczodrze. I właśnie, Chanel pisze a propos używania perfum na swoich stronach, jak zaglądniecie, że mają wersję po polsku. I oni właśnie przezornie, coraz więcej tych firm, które mają też na język polski przetłumaczone swoje strony, nie piszą perfum, tylko zapachy. Bo zapachy się lepiej odmienia niż słowo perfumy. Także kochani, no jak mały flakonik, to mało używam. No wiadomo, nie da się tego wyleć. Tak wygląda właśnie a propos. Jak to się otwiera? To już jest rzecz taka trochę, czego się nie robi dla wiedzy, dla popularyzowania nauki. Na szczęście uderzyła plastik. Biedronka uratowała flakonik. Żartuję, ale to chyba, nie wiem, czy to jest szkło. Także kochani, dawno tego nie wyjmowałam, nie otwierałam, ponieważ w mojej opinii największym wrogiem wszystkich substancji zapachowych jest powietrze, a w drugiej kolejności światło. Także nie będę tego otwierała, albo to otworzę, albo zrobię osobny film o kolekcji Cambon, powiem jak działa. Tu jest taki odkręcany koreczek, tu nie będzie spraya i wtedy nanosimy tak. I pamiętajcie, no na palcach zawsze są jakieś tam wasze elementy drobne, naskórek martwy. Także jak już otworzycie flakonik, zaczniecie go w ten sposób używać, to tam już zachodzą pewne procesy. W tym alkoholu macerują się te wasze naskórki i to wszystko po prostu wpływa na to, że zapach po latach się może zmieniać i potem wy idziecie do sklepu i mówicie tak, no ja te perfumy miałem, a teraz pachną inaczej, no bo powiedzmy, to już nie jest macerat z waszego naskórka. Ale oczywiście trochę przesadzam, bo generalnie te głosy dotyczą, no to jest najpopularniejszy produkt, spray. No po prostu wyobraźcie sobie, że macie w domu jakieś przetwory, nalewkę z różnych rzeczy złożoną. No to ona ciągle pracuje, ona tam ciągle, no mówiąc tak po domowemu, babcinemu, to się przegryza. I tu też się to przegryza. I flakon, który leży 10 lat, dobrych perfum, będzie ciągle pachniał dobrze. Perfum, wody perfumowane. Chyba, że to są te nowomodne nuty, to te nuty syntetyczne niestety, ale nie wytrzymują próby czasu. Ale te bliżej klasycznych, to będzie z nimi wszystko w porządku. Natomiast ten współczesny to jeszcze musi się przegryzać. Mało tego, powiem Wam, czyli tak, Coco Mademoiselle sprzed 10 lat, a dzisiejsza może pachnieć inaczej. Plus właśnie jeszcze to, że są te wszystkie kwestie związane z obostrzeniami. Ciągle Unia Europejska i te wszystkie mądre firmy związane z chemią tam analizują, czy ten skład jest w porządku, czy nam nie szkodzi. Słuchajcie, ja tutaj tak powolutku odrywam taki mały plasticzek. No to jest luksusowa firma. Słuchajcie, tu miałam, to chyba było tak, zabezpieczone. Jakiś taki kawałek folii, bałam się, że odejdzie z literkami, nic nie odeszło. No, luksus. Kolekcja Combo i słuchajcie, to może jeszcze, jak już jestem przy temacie, to Wam pokażę, składała się z dwóch elementów, to też były perfumy, tylko tym razem w formie stałej. Ja nawet przez jakiś czas taka byłam nierozważna, że nosiłam to w torebce, troszeczkę, jak widzicie, ta biała, delikatna skórka się przybrudziła, ale tutaj też mogę otworzyć. To jest coś takiego jak puderniczka. Co ja tu w ogóle z tym zrobiłam, że tu są plamki? Teraz strach to myć. Także kochani, to są czyste perfumy w formie stałej. Nie mam jakichś obiekcji co do perfum w formie stałej. Nawet bardzo lubię. No cóż, co innego perfumy na alkoholu, co innego perfumy na tłuszczu. Zrobić coś takiego, że te perfumy będą, widzicie, to można było nosić w torebeczce.
w takim oto puzdereczku. To była głupota z mojej strony, bo to trzeba było czytać, trzymać po prostu. No ale człowiek był młody, głupi. No i cóż. Zresztą nigdy nie przypuszczałam, że będę to jakby, no, mam specyficzne słowo, podejście do słowa kolekcja, ale że będę to zbierała. Słuchajcie, ile tu jest pojemności? Zaraz Wam powiem. Chyba, aha, tu jest waga, 8 gramów. Kolekcja Cambon Concrete de Parfum. Słuchajcie, tutaj sobie poczytajcie, zatrzymajcie sobie kamerę, bo myślę, że to są ciekawe rzeczy. Teraz tak. I tu macie tą formę tej, wygląda jak szminka, ale to jest flakonik. Także tak, tu jest 7 ml chyba, 7,5, tak. Chanel lubi robić perfumy w takich właśnie pojemnościach. Dzisiaj chyba nie ma perfum w takich pojemniczkach. Także tak, mieliśmy mgiełki, mamy perfumy, ale już na przykład jak się pojawiły perfumy Coco Mademoiselle Gabrielle, to właśnie na to zwróciłam wtedy uwagę, że Chanel pisze, używajcie tych perfum szczodrze. Na ubrania, na podszewkę ubrań, na marynarkę, więc jest odpowiedź, jak używać perfum. Ale oczywiście z perfumami nic nie jest proste i są perfumy właśnie te starszego rodzaju, klasyki, to piątka, no właśnie w tej formie ten flakon już dzisiaj nie funkcjonuje, ale na przykład piątka byłaby takim dobrym przykładem, których perfum w znaczeniu coś pachnącego, którego nie należy używać szczodrze. I na stronie Chanel, bo u nich to jest ładnie opisane, ale do Guerlaina też zaraz przejdę, że na przykład jest powiedziane, że tych perfum używaj, tylko nie piszą, że w umiarkowanych ilościach, tylko na wybrane punkty. To już wiadomo, trzeba też umieć czytać taki przekaz między liniami. Także tak to wygląda. W zależności od perfum. Nie ma jednej odpowiedzi z perfumami, nie ma sytuacji zero-jedynkowej, że jest odpowiedź taka, używaj dużo albo używaj mało. Wszystko zależy. Wiadomo, mgiełki, tylko tak, zastanawiam się, jak te młode osoby, czy one to biorą ze sobą na przykład, bo to trzeba dopsikiwać w ciągu dnia. Pewnie tak. No to... To jest zastanawiające, więc tak, ale na przykład latem, to w ogóle bym nie radziła perfum używać, a tu mamy taki Adidas Body Fragrance. I tu jest zapach na tyle intensywny, to jest coś więcej niż dezodorant, więc tutaj... używać tylko tak. I teraz tak, jeśli chodzi o to, jak aplikować perfumy, też Guerlain na przykład pisze, u niego jest na stronie, przy okazji Wood Aqua Allegoria, bardzo często jest informacja, z czym można je łączyć. I na przykład ta najsłynniejsza Eau de Cologne Perial, która już jest na rynku, no niedługo będzie, można mówić, że 2 wieki, no niedługo, no zmierza nieubłagalnie w tym kierunku, no to ją producenci tej marki, że można łączyć z innymi i chyba inne też. Także słuchajcie, szukajcie cały opis, całego opisu perfum, tam będzie bardzo dużo ciekawostek. A teraz tak, kolejna rzecz wyszła ważna, czyli właśnie ile używać w tym komentarzu o mieszaniu się. Aha, jeszcze będzie o nawilżaniu skóry. O mieszaniu się zapachów na ubraniach. No tu jest właśnie ten szkopuł związany z tym, że za bardzo ulegamy pewnym tym głosom z internetu, żeby tych perfum dużo, dużo kupować. No nie dziwcie się, producenci z tego żyją, chcą sprzedać, ale jednak lepiej sprawdza się sytuacja, że mamy ten swój jeden zapach. No właśnie wtedy nie ma tego problemu, że wyjmujemy jakiś szal albo marynarkę, albo żakiet, który no, nie pierze się tak często jak powiedzmy jakieś bluzki i tam ciągle te perfumy pracują. Także może lepiej po prostu zachować taką wierność zapachową. Albo właśnie lepiej jednak, żeby te perfumy nie były takie trwałe. No i teraz o nawilżaniu skóry. No to jest jakiś trend, nie wiem, to chyba gdzieś z grup przyszło. Trochę tego nie rozumiem, nie wiem o co chodzi. Już o tej wazelinie to nawet nie mówię. No to trochę komicznie wygląda, że wiecie, no to takie rady babcine. Perfumy i rady babcine to się w mojej opinii gryzie. Najlepiej po prostu używać perfum, cieszyć się nimi, nie robić z tego jakiegoś ani za dużego problemu, ani za dużego wyzwania. Niech te perfumy po prostu uprzyjemniają nam życie. Natomiast im więcej sztywnych reguł, zasad, żeby się smarować tym czy tamtym, no to moim zdaniem to odbiera urok całej tej sferze życia, bo i tak najważniejszy jest zapach. Trwałość moim zdaniem jest na trzecio-czwartorzędną kwestią.
bo szukamy czegoś, co będzie taką naszą niepowtarzalną zapachową wizytówką, dlatego tutaj też warto szukać perfum, które nie są jakoś tak szczególnie oklepane i wszechobecne. Aha, jeszcze a propos nawilżania się, to rzeczywiście te duże marki proponują na przykład całe linie zapachowe, aha, produkty do włosów, mgiełki, takie perfumy do perfumowania włosów. To jest też bardzo dobra metoda, także trzeba szukać, trzeba sprawdzać, wybierać, co dla Was jest najlepsze. Też pamiętajcie, że idzie nowe i w Kanadzie już są od lat, jak mi tu widzowie piszą, poważne obostrzenia, jeśli chodzi o używanie perfum. To jeszcze ciągle jest na zasadzie dobrowolności, ale już podobno jest tak, że wystarczy, że ktoś w firmie pójdzie do niesławnego działu HR, że mu tam coś przeszkadza, że głowa go boli i robi się problem w firmie. Także no, na uniwersytetach z kolei, na uczelniach to już troszeczkę to wygląda inaczej, bo wiadomo, no, uczelnie muszą się chyba bardziej pilnować, ale w firmach może być różnie. Jakaś firma kilkudziesięcioosobowa może, myślę, że czasem sobie pozwolić na więcej, zważywszy, że tam jest przyzwolenie ze strony takich instytucji nadrzędnych, które dbają, powiedzmy, odpowiednik naszego BHP. Także rzeczywiście pytanie o to, jak używać perfum, jak aplikować, jest zasadne, warto do niego wracać. Odpowiedź nie będzie prosta, nie będzie jednoznaczna z perfumami. Nie ma odpowiedzi zero-jedynkowych. Dlatego to jest taki ciekawy, fascynujący świat i myślę, że ciągle jeszcze mamy dużo do odkrycia tutaj. A jeśli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, przygody, doświadczenia właśnie związane z aplikacją, z nadmiarem albo ze sposobem nanoszenia, no to piszcie w komentarzach. Wasze historie perfumowe, myślę, że wiele osób z przyjemnością poczyta. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pięknie pachnącego i życzę Wam samych przyjemnych przygód zapachowych. Pa, pa!